Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was w grze Farmers Life. Lecimy dalej z tematem, na ciebie ze suką. Jest listopad, jest dość późno, ale zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się wydać kawę. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia apeczki, mojego komentarza i życzę miłego oglądania. A spędziłam z boksie, ale niestety chwilę ci nie mogę, to jest bolączka moja, widzę. Się nie nazywa. Dobra, musimy wziąć trochę taby ukosić. Powiem tak, zasobów. Odwaliłem lipę dość konkretną, bo zasobów mam za mało. Ale trzeba ukosić trochę taby. Pakować im do, wiadomo, do rzeczy. Czekajcie. Gdzie śmuczka poszła? Chodź tu. Gdzie doliła to? Cześć, raczej, że cię ukoszam. Chodź tu. Rzeczy, byś miała rzeczy, kochanienko, chodź tu. Dobra, chowamy na razie. Co mamy dzisiaj do roboty? Czy pomyśleć? O, teraz weekend, poprzedni nie było nic, musicie wybaczyć. Za to, że po prostu nic nie było. Ale... Ale opału, teraz tak 4 butelki po 3 godziny. To jest 12 godzin, 13 godzin. Powinno mi starczyć jeszcze zacie jabłkowy. No i tak. To musimy zrobić. No musimy zrobić sporo. Dzisiejszy odcinek, jeśli nam się uda. Ponieważ musimy nazbierać kasę dla naszej tak powiem sagu. Czyli musimy nazbierać dość sporo pieniędzy. 4000 musimy zbierać pieniędzy na posag. Właśnie, żeby się uochajtać. Zbierzmy sobie jajeczka, dużo ich nie mamy, ale za chwilę coś. Musimy chyba sobie je ugotować. Nie chcę ich sprzedawać, bo cały czas sprzedaję. To też racji by tu nie ma. Więc musimy się właśnie zrobić w ten sposób, że rozpalić, gotuj. Jeśli zaczynamy mieć masło, wiadomo, gotuj. Jaja na twardo. No i tutaj będzie gotuj jaja na twardo. Zawsze tych jaj trochę będzie, tego jedzenia trochę będzie więcej. Tak, no to wiadomo, jesteśmy trochę plecy. Wtedy, jeśli będziemy mieli bez sensu, wiadomo, trochę na tych jajkach. No mamy sporo jedzenia, nie ukrywam. Ale muszę coś pokombinować, coś innego wziąć, nie wiem, chleb. Z masłem sobie zrobić, ugotować z chleb z masłem sobie zrobić coś, muszę trochę chleba wziąć jakiegoś, nauczyć się piec chleb, o, właśnie, pójdziemy zaraz do kuchni, zobaczymy sobie, czy ja mogę sobie upiec chleb, to jest problem, szczerze mówiąc, gotuj, czy możemy tak, dacie ziemniaczanicze, dacie i dwa cukru. To jest nie problem. Co my tu mamy? Zimna herbatka, osób uparzona kawa, to. Nie. Tylko na zimną możemy sobie wziąć chleb kolejny. Czyli musimy mieć chleb. Kanapka, kromka, dwa kromki chleba. Raz te szynki masło. Masło, to wiadomo. Mleko, dwa sztuki, szynka pokrojona plastik. No to szynka gotowana. No dobra. No to mniej więcej zobaczymy. Na razie widzicie, że jest bida. To jest spora bida. Pod tym względem, że... Tak powiem... Słuchajcie. Otwórz. Chodź. No i chcę pobiegać. Ja jeszcze trochę wam tali obkoszę. Bo pieniędzy nie mam jakieś za dużo. Boraczki spierniczyłem, bo zapomniałem, że w ogóle boraki zasiałem. Tak się pocieszyłem z tym, tak powiem, bimbrem i wszelkimi maści rzeczami. Ogólnie zapomniałem o boraczkach, które miałem ogólnie zasiane. Więc trochę tu lipę odwaliłem. Braku, muszę ogólnie mieć braków dość sporo. Czekajcie, bo to jest na... Dobrze, tak muszę mieć, cyk. Znaczy, bo tak, po co ja to klikłem w ogóle?
Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12. Dobra. Idziemy dołożyć. Nakłaść mi tego życia całego. Żeby jednak tego życia było sporo. Ale myślę, że na razie tyle starczy. Wiadomo. Jest będą problemy. Co się dowiedziałem właśnie odnośnie tego drzewa? Tylko 365 dni. To drzewo może rosnąć. To... Nawet nie wiedziałem o tym. Więc... Tak się dowiedziałem. Niedawno. A tak patrzę, tu jeszcze trochę kawy jest do cięcia. Wszystkiego. Sobie może to pokusimy. Dobra, cyk. Trzeba by się przydało, będzie to trzeba wykorzystać ten teren, jak nic. Bo innej opcji tu nie ma. Dobra, tak zrobimy. No, myślę, że teraz powinno mi starczyć na cały dzień. Wiadomo, nie na cały sezon. No, ale częściowo mi powinno wystarczyć. Upasienie 97%, pożyć 21 miesięcy. Właśnie, trzeba iść po nożyczki, bo trzeba prawdopodobnie już ją obgolić. Wybaczcie mi tak, że trochę się plątam. I tak dalej, ale szczerze, nagrywam to w niedzielę. Właśnie, żeby przygotować się do, tak powiem, świąt wielkanocnych. Więc to jest wielka sobota dzisiaj. A nie wiem, jak to będzie. Kurwa, muszę wyczyścić, prawda? Nagrywam dość sporo na zapas, bo nie wiem, jak mi będzie chodziło. Więc musicie mi to wybaczyć. Ale też to się dowiedziałem, że mogę sobie na kap tylko wykopywać łopatą, co też nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, oglądam co niektórych właśnie odnośnie tego. Fabian Slack ogólnie, a chodzi mi bardziej dokładnie o Wolka z MST, właśnie sobie oglądałem. No i takie coś właśnie podejrzałem u niego. Także należy wziąć opłatę i sobie te odpienia, korzenie. 9 pewnie, kurwa ty, to pewna to nie taka zła. Trochę jest. Czekajcie, oj, jak owca kosztuje ogólnie. A jeszcze musimy sobie tam zobaczyć, jak mnie się uda usunąć. Tyk. To jest tak? 502. Co to kurwa ma być? O chuj chodzi. 502. Dobra, czekajcie, co o to chodziło? Cyk, tak. O, ja cię knocę. Tak można robić. Ej, to można zrobić. Polecę jeszcze bardziej czego zrobić. O ja, lepsie, lepsie. No, czegoś się człowiek dowiedział teraz. W międzyczasie. No teraz chciałem 3 desek można sobie nie zrobić. Cześć, ty nie jesteś kurwa jakoś. Nie rozumiem. Ale masz takiego niby dużego, że ty się nie możesz tutaj mieć. Ajajaj, ale mi to. Nie też nie zależnie, tylko po prostu muszę się. No trzeba się aktualizacja to właśnie była i przez to właśnie tak się coś pozmieniało po prostu. O, teraz to tak. Kaźmiżu, ja ci nie każę kopać. Nie sunty, nie dotknąłem gdzie to nie trzeba. Dotknąłem do tego. Dobra, zepsuję się, to pójdę sobie naprawić chyba, co? Dobra,
No i to jest to, że te drzewa są strasznie drogie. W tej grze. Sobie posadzili parę drzewek. Tak niestety nie będzie można tego robić. Czekajcie, jakbyśmy... Nie, chyba. Inaczej, trzeba iść po... pochować parę rzeczy. Do skrzynki. Skrzynek. I zobaczyć. Co tu będziemy schować, a co tu nie schować? Mazarówka. Tytoń. Tytoń, ternit. Kosa na chwilę obecną jest mi niepotrzebna. Dostrzyżenia owiec, łopata. Deski. Coś jeszcze? Wełnę sobie schowam. Szczotkę do zwierząt. Dobra, i możemy iść teraz sprawdzić, czy uda mi się właśnie ogarnąć ten temat z drzewem na deski. Czy właśnie nie? Nie to chciałem. Nie żeby sprzedawać cokolwiek, tylko po prostu, żeby pewnie były te deski. Bo ja nie wiem, jakby tam teraz z chłopakami z tatakłem by wychodziło. Ale cenowo, czy by też nie było, opłacałoby mi się teraz w sumie. Kurwa, tego drzewa będzie. Desek. Mamy ile? 16 desek. Dobra, zobaczmy. Pójdziemy sobie na tartak. Ja tu trochę podkupimy chłopaków. Może coś mi więcej zaoferują? Gdzie jesteście? Tutaj jesteście. A? Czekajcie, pohandlujmy, pogadamy. Dobra, poczekaj. I teraz pohandlujmy. Tam wziął nas teraz po 8 sztuk. Tak, ten chuj mi wychodzi. Myślałem, że jak będę mógł ten, coś więcej będę mógł sobie wykombinować, a tak to zima nic. Pniak. Kawałek łody. Niezbyt poręczny, niby nie da się spalić, ale lepiej porąbać na szczapy, to na dłużej starczy. Tak? A ty wiedziałem, tak jak coś można zrobić. Widzicie. Trzeba trochę bimberku mieć kuziwa, żeby tam trochę dorobić. To dobra, idziemy zobaczyć. Co ja tam w ogóle wymodziłem? Pod tym względem. Ogólnie muszę tą sodowę też dokończyć, bo... On nie wygląda to za ładnie. Kurwa, tam to nie będę się tego, co? A to ataku. To jest nalepka jagodowa. My na bank nie zaczęli jagodówki, albo nie zaczęli wódki, albo bimby. Pogadamy. Budka, oparzona kawa. Rozwiązująca chyba to. W sumie oparzona chyba to, albo rozwiązująca chyba to kawę zrobić. To by też. A ty też tak samo byś chciał? Oparzona chyba ty. Ciekawe. Pogadamy. Bimby, oparzona kawa, herbata. Rozwiązująca. Dobra, to trzeba iść do domu. Bo chcę tak zrobić, te relacje trochę poprawić każdy, żeby tak nie lepiej wychodziło. Nie to o co chodzi. To sam muszę mieć do rozwiązania chyba tej. Bimę czy butkę? Cukier muszę mieć, rozwiązania chyba ta. Ale nisko cukier, no a parzona kawa muszę mieć co? Kawę, cukier. Czekać. To idziemy zaraz zrobić parę rzeczy. Na PGR, bo tam chyba będziemy na sobie na PGR-ze kupić cukru. Tej naszej dzielatki, którą podrywaliśmy. No. Pogadamy, czekaj. Nie, pohandlujmy.
Brak po 14. 6 braków to jest na cukier, tak? 6 razy 14 to 24, 64, 84 złote. Powiedzmy to na złote. Czy bym się to zwróciło? Kurwa, może lepiej to braki wziąć. Jeszcze szczerny chuj chyba wychodzi. Chyba ile braku będę musiał wziąć? 9 sztuk, tylko? Poważnie? Musiałem mogłem na masku dać, ale nie wiem. Tytoń. Kurwa, myślę. Dobra, nie ma co myśleć. Trzeba się ubić. Może następny zaciel już jest gotowy. I tak dalej. To wygląda sytuacja z paszą. Tak, jedynie ma. Mieć butelkę. Zostałaby jeszcze mi jedna butelka, i druga się jeszcze robi. Dobra, no to musimy iść do tego, żeby zarobić trochę pieniędzy. Naszej luby. I pokombinować, kurwa. Musimy zarobić pieniędzy dość sporo. Pogadamy. Zajmę na ty. Dwie brownice dwa razy, jeszcze raz jeżdżę bokowy, tak dalej, tak dalej. Te sztuki muszę powinien mieć wpiszemy 10 tysięcy. Trochę mnie tak chyba to nie cieszy. Z jednej strony, o, dobra. Czekaj. Naczynia gotowe, jabłkowy, ziemniaczany, malinowy. Może u ciebie kupić się, nie ten, ale chociaż dwie sztuki cukru. Jak będzie, zobaczymy tą... A, czekaj. A ty nie masz kawy? Spokojnie. Malutka, spokojnie. Kurwa, ty nie masz. Myślałem, że będę śmiała... Jak to się zbie? Mów się mi. Kawę, ale nie wiem, czy mam kawę w domu. No mam. No, zobaczymy. Miasto zobaczymy. Żeby się trochę chłopaków podkupić. Powiem. Czekajcie. Gotuj, nie tak. Butelka wódki, porządna kawa. No dobra, spalimy. Parzona kawa. A, jedna sztuka tylko, no dobra, trudno. Więc w tym czasie pójdziemy sobie do Zalesia. Ja się kurwa gubię. Tym wszystkim. Nie powiem, że nie. Ale chcę kurna jeszcze tą kawę kupić, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Bebebe. Ej, to kawy tu dużo można wziąć, to nawet tu kawy jeszcze. Dobra. Zrobimy kawę i będziemy... A tak jeszcze jedna kawa tylko będzie, kurwa. Ale kawę nie zabierę. Zajmij gotuj. Raczej już więcej nie będzie mu, no bo zokru nie ma. Ale dobrze, to wiecie. Dwa sztuki, tak powiem. Dobra.
Jeszcze podkupimy chłopaków. Na pana Tadeusza, a teraz tak dobrze? Przed zamknięciem? Zagadamy? Ja tej kawy miałem. Ty, to chyba było tej kawy jednak. Dobra. I zobaczymy, czy teraz jak będę... Handlujmy. Teraz jakbym chciał sprzedać te deski, to po 8, ale to mi... Aha, 30 tak zbytnio. Czy ja dobrze zrobiłem teraz, tak myślę. No i odłać sadzonki właśnie tych drzew by się przydały. Jeszcze się nabiera. Dobra. Dobra, sprzedajmy te deski, bo coś z tymi deskami trzeba trochę zarobić pieniędzy. No czekaj, no to mnie pierdala. Pokaż chłody. Przetnij na deski, potnij na pnie. Na pki. To masz. Kawę wypij. Dobra, kawę wypita. Panie, przedłużam odcinka. W dzisiejszym odcinku było na tyle. Taki odcinek mi się spodobał. Chcę, żeby rekomendacz, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.